Panie i panowie, C63 AMG Royal Drifter 5. Witam w kolejnym odcinku programu High Five. Merry Christmas. Wiecie nie od dziś, że jestem fanem dużych silników, a dzisiaj C63 AMG Black Series, tak zwane. A o co chodzi z tym Black Series, zaraz się dowiemy od Marcina. Cześć Marcin. Siemano. Marcin jest właścicielem C63, które przerobił na wizualne Black Series. Razem właśnie tutaj z Pawłem Zemczym. Wydaje mi się, że wykorzystujemy potencjał tych aut, bo generalnie wiesz, no, wiele osób ma naprawdę takie super kary, którymi wiesz, gdzieś tam, które chodzą, kosztują milion, 2 miliony. To są auta, którymi oni tylko jeżdżą, nie? Nie neguję tego i każdy gdzieś tam ma zajawkę na co innego. No, natomiast, no wiesz, dla mnie tył napęd to jest zabawa i uwielbiam to. Idealny plac, żeby zawrócić. Zabawa. Tak się zwiedza Lublin. Typowe rondo w Lublinie. Zajebiście. Można tak cały dzień. Ktoś chce troszeczkę gumy? Szybka pora karmienia jeszcze, a ja w międzyczasie przypomnę wam, że partnerem grudniowej serii jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski, który w zasadzie od 25 lat jest liderem polskiego rynku i ostatnio nawet zadebiutował na giełdzie, więc zakładając konto warto zrobić to ze sprawdzonym partnerem, naprawdę warto, no bo po założeniu nawet konta, oprócz tego, że macie fajny bonus pobitany, czeka na was bardzo wiele atrakcyjnych bonusów, pamiętajcie, z kodem BUCHO30, który macie link w opisie oczywiście, czeka na was darmowe 30 zł na zakład w STS. Promocja trwa aż do końca stycznia, no i pamiętajcie, bądźcie pełnoletni, musicie być pełnoletni, żeby skorzystać z promocji. Lecimy dalej. Z okazji spotkaliśmy na chwilę bohatera jutrzejszego materiału, na który was już dzisiaj zapraszam. Jutro ten samochód, pokażemy jak pierdziela, ale dzisiaj skupmy się jeszcze na C63. Piękna ósemka. Czy to jest V12? Robimy szum na mieście. To jest moje auto marzeń z klasyku. BMK E31 8 serii. Kiedyś muszę pełny materiał poświęcić takiej V12. Poproszę skręt w prawo. Dziękuję. Damn the car. O kurde! Co? O, tu mnie zdziwił. Cały czas, patrz. Dopiero teraz trakcję złapał. Co za gość! Sami widzicie, co będzie jutro. Będzie grubo. W branży motoryzacyjnej wyróżniamy się, no bo tak jak ci mówiłem, wykorzystujemy potencjał tych aut i naprawdę jeździmy zgodnie z przeznaczeniem. No wiesz, MK czy AMG, no to są auta, które trzeba wykorzystywać. Jeśli masz takie auto, no to po coś ono jest, tak? Dużo was na TikToku i dużo was na Instagramie i to widać. Dwie tylnio napędówki latające boczkiem. Cudownie! Jest i trzeci się dołączy! Pełnym ogniem piekielnym! Yeah! Zdarza się i tak! Jak to wygląda? Genialna, genialna sprawa!
Ale to robi wrażenie, naprawdę! Stoję tu na tym rondzie i nie mogę po prostu nacieszyć oczu. Jak to pięknie brzmi, to jedno, ale wygląda. Taki duet po Lublinie, genialna opcja. Dobra, zostawmy ten samochód na jutro, bo już nic nie będę miał wam do pokazania. Jedziemy C63. Jest i on. Jest, jak to wygląda. Zobaczcie tylko. Bardzo duży problem z dostępnością części do tego auta, niestety. Chciałem zrobić właśnie na Black Series, a nie chciałem tego robić, mówię, na jakichś tam lipnych produktach, tylko na bardziej oryginalnych gdzieś tam podzespołach, więc był problem. No chociażby grill, którego szukałem miesiąc czasu, nie było w całych Niemczech, dopiero musiałem kupić używany od kogoś w Polsce, wiesz, i to za, nie wiem, 3000 czy tam 2500 zł. Jasne. Generalnie robiłem tutaj zawieszenie z prawej strony, więc tak samo był problem z dostępnością jakiegoś tam wahacza, gdzie głupi wahacz też 2000 zł kosztował. Gdzie przed prowadzeniem auta już wiedziałem, jakie auto chcę kupić. Jasne. I w jaki sposób będzie zrobione. Kolor też już miałeś? Wszystko było w głowie. Wizjoner. Wszystko było już z pomysłem gdzieś tam w głowie urodzone dużo wcześniej. No natomiast jak sprowadziłem auto, no to pojawiła się gdzieś tam realizacja tego auta. No ale tak jak mówię, gdzieś tam był problem z wieloma rzeczami, na których się gdzieś tam napotkałem. No ale finalnie auto, wiesz, wyszło super i wydaje mi się, że jest naprawdę fajny projekt zrobiony. Podniosłeś moc? Jeszcze nie, ale to są te same silniki, okay. Więc tak naprawdę samym softem jesteśmy w stanie podnieść tutaj moc do 517 koni. Genialnie, genialnie. Cały pakiet stylistyczny, czyli wszystkie poszerzenia, czyli poszerzenia z tyłu, jak widzisz, nie są zrobione z laminatu, tak jak gdzieś tam oferuje to Blaster, jak oferuje AliExpress, tylko jest to, wiesz, na oryginalnym poszyciu zrobione. I to cały element, odtąd do drzwi tak naprawdę. Tak jest. No tak jak mówię, całe wszystkie poszerzenia doszły dodatkowo, dokładki, kwadratowe końcówki, gdzie w zwykłym C63 masz okrągłe. No lotka. No. Oczywiście lotka. To jest chyba największa, najbardziej taka wizualna zmiana, znacząca zmiana, bo ona totalnie zmienia auto, oprócz tego poszerzenia tyłu, bo jak z przodu ma te poszerzenia zwykły C63, tak już te progi i tylne poszerzenia go bardzo wyróżniają. Tutaj karbonowe dokładki, które są gdzieś tam w tym pakiecie Black Series w oryginale. No i maska. Maska z lotami. Planujesz go może trochę obniżyć, czy on już taki zostanie? Ciężko na te polskie drogi, co? To jest raz, jest bardzo ciężko. Generalnie myślałem troszkę o tyle, żeby obniżyć, ale był problem z tym, że gdzieś tam na dołkach obcierało mi nad kolanie. To co? Jedziemy na przeszkę. Nie wiem, czy można nazwać to wadą, ale spalanie tego auta jest dosyć duże, chwali około 30, ale no coś za coś. No, jeździsz po mieście, to Challenger jeszcze więcej pali. No, więc jakby na to nie zwracam uwagi. Wiesz co? Nie wiem, nie zastanawiałem się, ale raczej ciężko tutaj doszukiwać się w tym aucie wad. Jasne. A największa zaleta? Wygląd chyba, co? Tak jest, wygląd zdecydowanie. I tył napęd. RWD. Ja bym dorzucił jeszcze dźwięk, bo on bardzo fajnie brzmi. On nie jest przesadzony, tu nie ma jakichś pop-em bangsów, ale posłuchajcie, jak brzmi na jałowym biegu. Petarda! No i przy okazji zobaczcie, jak on się wyróżnia. Macie cztery różne auta w Lublinie i tylko jeden jest taki specyficzny. Niesamowite wrażenie robi na mieście. Marcin powiedział, że nie ma osoby, która by się nie obejrzała za tym samochodem. I ja się w zasadzie nie dziwię. Zawsze, zawsze lubię o to pytać. Jaki był twój pierwszy samochód? Deu Nexia. No, grubo, nie? Nie wiem nawet, jak wygląda Deu Nexia. No, to był mój pierwszy samochód. Taki kupiłem sobie, wiesz, no takie bardziej, wiesz, gdzieś tam, żeby się pouczyć i jeździć w ogóle, nie? Okej. Czyli gdzieś tam zrobiłem prawko i jeździłem przez chwilę Deu Nexią. Nie mam jakiejś bogatej historii, jeśli chodzi o jakieś tam auta. Czyli wiesz, następny po Nexii był C63. No nie do końca, ale wiesz, jakby trochę tych aut się gdzieś tam w moim życiu przerobiło. A miałeś jakieś sportowe auto wcześniej? Nie. Przed C63? Nie. To jest takie pierwsze sportowe auto twoje, okej. Okay. No. Masz jakieś plany na następne auta, czy to jest taki, wiesz, twój top of the top? To jest na razie mój top i jakby nie chcę tego zmieniać póki co. Kocham Lublin! Od dzisiaj, tak jak kiedyś na Ukrainie nagrywałem materiał. Kocham Ukrainę, od dzisiaj. Kocham Lublin. Myślałem o nowszej C63. Okay. I zrobić taki muscle body. Fajnie jest ten projekt, gdzieś tam wygląda, ale no powiem ci, kocham to auto, kocham to, że to jest, wiesz, wolnossak, że to jest V8, że to jest, wiesz, ten dźwięk.
możliwości jezdne. No jedyny minus tutaj gdzieś tam to skrzynia, że jest troszkę wolna i w momencie, kiedy wiesz, lecisz na dwójce bokiem i przepinasz na trójkę, to musi być albo ślisko, mokro, a na suchym, no to już jest, wiesz, ona jest za wolna, żeby ją później przepiąć i zesmażyć jeszcze. Ten samochód to jest auto, na którym się tak naprawdę uczyłeś jeździć bokiem, czy miałeś jakieś auta wcześniej do latania? Miałem, tylko to były takie auta zwykłe i powiedzmy, no miałem E-klasę nową, więc wiesz, no ale no tak, w dieslu, ale to wiesz, na mokrym gdzieś tam próbowałem, bo zawsze miałem na to zajawkę, ale jeśli chodzi o takie już naprawdę stricte walenie boków i fajne gdzieś tam jeżdżenie tymi uślizgami, driftem, to tylko tutaj, nie? Ulala! Ulala! Skoro mamy światła, to skorzystajmy z okazji i posłuchajmy raz jeszcze, jak brzmią te dwa auta w ruchu miejskim. O Jezu, ten jest mega głośny. Ten jest dużo głośniejszy. Tamten ma taki bardziej charakterny dźwięk. I tak się powoli żyje w tym Lublinie. Co za świry to są. Ja nie mam pytań. Dobrze, że nie mieszkam w Lublinie, bo już bym z wami... Opony bym tracił codziennie. Ile razy w miesiącu kupujesz opony? Ile opon kupiłeś od lipca? Odkąd masz ten samochód? Niedużo, z 10 kompletów. Staram się nie palić opon, wiesz, jeden wieczór. Chociaż ostatnio spaliłem jedne opony, jeden komplet 10 minut, nie? Wiem, jak to jest. Wiem, też mam tylną napędówkę. Też palę opony dość często, ale 10 chyba nie spaliłem od lipca. Jesteś rekordzista. To Paweł to spalił ze 30 chyba pół roku. A jak problemy, czy może brak właśnie problemów z szanownymi panami? Generalnie powiem ci tak, my na ulicach nie upalamy. Tylko na torze. Tylko na torze. Wiesz co? Ulica monitorem. No, powiem ci tak, nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, żeby ktoś nas złapał, bo staramy się to robić. Nie, no dobra, nie, to nie wypali. No nie robimy tego nie na przypał, no robimy to na przypał, ale powiem ci, że no nie mieliśmy jeszcze okazji, żeby ktoś tam, wiesz, zdarzały się, ale to nie było tak, że wiesz, upalamy i wtedy, kurde, nadjeżdża policja, nie? Którzy łapią, dawaj stopa, autostopowicza weźmiemy. Kurde, ale tu spektakl mamy. Niesamowity jest ten gość. Cóż to był za materiał, zajebisty. Tak, Marcin, bardzo ci dziękuję, ale będę już zmykał. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Ja dziękuję za to, że pokazałeś swoje C63. Świetnie było spędzić z tobą trochę czasu, poznać troszeczkę twojej pasji do motoryzacji. Bardzo ci dziękuję. My widzimy się pewnie wieczorem. Oczywiście. A co będzie również nawiązaniem do jutrzejszego materiału. A ja na zakończenie jeszcze chcę wam pokazać, jak ten samochód pięknie odjeżdża. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji. Już jutro film z M4 MC'ego. Cześć, do jutra!